wydarzenia w Afganistanie wywołują ogromny odzew na świecie. Wczoraj wieczorem przemówienie na ten temat wygłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Zbigniew Stefanik, korespondent naszej stacji właśnie z Francji, przyglądał się tej sytuacji. Co pan nowego albo niespodziewanego usłyszał w słowach prezydenta Francji? Podejdę państwa. Otóż kilka faktycznie, zdaje się, nowych elementów strategii zagranicznej, które zdają się pokrywać z tym, o czym mówił 40 właściwie godzinę, 45 minut później Joe Biden. A więc z jednej strony od tego momentu strategia państw zachodnich będzie bardziej oparta na ich wewnętrznym bezpieczeństwie, czyli rezygnujemy de facto z tej strategii niesienia demokracji i transformacji na świecie, ale koncentrujemy się na tym, co nas dotyczy, czyli na naszym bezpieczeństwie. O tym mówił Emmanuel Macron, o tym mówił również Joe Biden. Kolejna kwestia to kwestia polityki migracyjnej. Otóż Emmanuel Macron podkreślił, że z jednej strony Francja będzie wspierała tych wszystkich Afgańczyków, którzy wspierali Francję podczas niemal 15-letniej interwencji francuskiej u boku Amerykanów w Afganistanie. Jednakże z drugiej strony prezydent francuski podkreślił, że Francja nie jest w stanie przyjąć wszystkich Afgańczyków, którzy będą chcieli do Francji przybyć. Co więcej, nie jest to problem tylko francuski, nawet nie tylko europejski. Tak więc tutaj Emmanuel Macron podkreślił w sposób jednoznaczny, że kwestie migracyjne, które niewątpliwie pojawią się w związku z bieżącą sytuacją w Afganistanie, będą musiały być rozwiązywane wspólnie, a być może wręcz za pośrednictwem wspólnych instrumentów i rozwiązań. O czym zresztą prezydent Francji powiedział. Otóż zdaje się, iż już doszło na linii Berlin-Paryż do stworzenia jakiegoś zalążka metody, która ma stać się europejską metodą powstrzymywania nielegalnej migracji, ale również zwalczania potencjalnej przestępczości, która wynika ze zjawiska nielegalnej imigracji, ponieważ te zjawiska, jak wiemy, przestępczość zorganizowana i nielegalnej imigracji są ściśle powiązane, co pokazały poprzednie fale migracyjne. Wreszcie współpraca międzynarodowa z Wielką Brytanią, Paryż, Londyn, zamierzają wspólnie podejmować działania na rzecz nie doprowadzenia do sytuacji, gdzie Afganistan stanie się swego rodzaju sanktuarium islamskiego terroryzmu, ponieważ to, co dzisiaj Francję interesuje najbardziej, to aby Afganistan nie stał się swojego rodzaju ziemią obiecaną dla dżihadystów, którzy będą no właśnie z Afganistanu eksportowali dżihad do Francji, do Europy, czy też w ogóle w świat. Tak więc te działania brytyjsko-francuskie, o których jeszcze wiemy bardzo mało, a właściwie nie wiemy de facto niczego, mają iść w kierunku przyjęcia jakiejś rezolucji na poziomie Rady Bezpieczeństwa ONZ, rezolucji, która ma doprowadzić do uniknięcia sytuacji sprzed 7 października 2001 roku, czyli sprzed rozpoczęcia interwencji koalicji antyterrorystycznej w Afganistanie. Na końcu prezydent Francji podkreślał wielokrotnie, że ta interwencja, mówiąc wprost, miała sens, że przyniosła ona wiele korzyści tak Zachodowi, jak Afganistanowi. Tak więc w żaden sposób nie odcinał się on od tej interwencji. Być może trochę inaczej niż Joe Biden. Nie był on tak bardzo krytyczny, jeśli chodzi o samą esencję, substancję tej interwencji, jak również co do skutków, które ta interwencja zachodnia w ogóle nie przyniosła. Jednakże jednocześnie, co zdaje się być istotne dla nas, strategia Zachodu zmienia się, czyli mniej polityki misyjnej, więcej polityki pragmatycznej. Czyli odtąd Francja, która przypominam jest jednym z tych dwóch państw u boku USA na świecie, który ponosi największy koszt, tak logistyczny, jak i finansowy, w związku z działalnością antyterrorystyczną na świecie, odtąd będzie przyjmowała politykę działalności antyterrorystycznej, czyli zwalczania zagrożeń na świecie, które mogą wpływać na jej bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Nie jest to bez wpływu z pewnością na to, co dzieje się w Sahelu, ponieważ pamiętajmy, Francja również bierze udział w bardzo istotnej operacji mającej miejsce w Sahelu. To są państwa grupy G5, między innymi w Mali. Tam również trwa swojego rodzaju przeformułowanie strategii francuskiej. Tam również Emmanuel Macron już ogłosił tak zwaną malizację tego konfliktu, czyli państwo Mali ma przejąć na siebie i na swoje siły państwowe, struktury państwowe, siły militarno-policyjne, główny ciężar walki z dżihadyzmem w Sahelu.
Wydarzenia w Afganistanie pokazują jednak, że jest to z pewnością mało realne. Panie Zbigniewie, to jeszcze pytanie do tej nowej strategii Francji. Pan tutaj widzi związki z podejściem Polski, które prezentujemy od 2015 roku do tej nielegalnej imigracji, która no, w tej chwili jest głównie z Afryki. Czy Emmanuel Macron zabiega właściwie już od 3 lat o to, aby przyjęto europejską metodę, aby na terytorium całej strefy Schengen przyjęto taką metodę, która właściwie byłaby stosowana we wszystkich państwach tejże strefy. Pamiętajmy jednak, że wydarzenia w Afganistanie tworzą nową sytuację. Co to jest ta europejska metoda? No właśnie, o tym na razie nie wiemy, ponieważ tu mamy pewne zalążki, czyli więcej solidarności, więcej współpracy. Wiadomo, że mają powstać jakieś specjalne systemy, bazę danych, które mają w sposób skuteczniejszy uszczelniać system Schengen. Można założyć, że takim głównym filarem logistycznym tej nowej metody stanie się Frontex. O tym zresztą mówił wielokrotnie prezydent Francji. Tak więc można założyć, iż powróci do tej idei. Pytanie jednak, jak ta metoda będzie wyglądała na poziomie, jak już mówiliśmy, europejskim. Ile państw do niej się przyłączy? Jaka będzie jej esencja? Pamiętajmy, że jesteśmy właściwie na początku tej drogi. Czy tutaj chodzi między innymi o to, żeby kraje zrezygnowały ze swojej suwerenności, jeśli chodzi o to, kto do nas przyjeżdża? Bo to było główne zastrzeżenie Polski. Tak? Nie możemy niejako z definicji wpuszczać do Polski, znaczy nie możemy oddać suwerenności polegając na tym, że będzie jakaś ponadnarodowa instytucja, która będzie mówiła, kto ma prawo mieszkać w Polsce, a kto nie, bo to jest prerogatywa polskich władz w końcu. Prezydent Francji proponuje wynalezienie metody, która dotyczyłaby wszystkich, czyli jedna metoda dla wszystkich państw strefy Schengen. Nie jest to idea nowa. Przypominam, prezydent Francji już zabiegał wielokrotnie o taką metodę właśnie, aby odciążyć wówczas Włochy czy też Hiszpanię w swoim okresie. Przyjęto zasady solidarności i mechanizmy wspólne, które wspólnie by powodowały, iż problem imigracji nielegalnej stałby się wspólnym naszym problemem. Jednakże warto mieć na uwadze, iż jesteśmy w nowej sytuacji, ponieważ z pewnością wydarzenia w Afganistanie będą tworzyły fale migracyjne. Co ciekawe, to stwierdzenie Macrona, że wydarzenia w Afganistanie powodują, że kłopoty z nimi związane nie są tylko naszym problemem. I tutaj swojego rodzaju piłeczka odbita z pewnością do USA, mówiąc wprost, że tak naprawdę ta interwencja była interwencją wspólną, jednakże kłopoty związane z migracją, nielegalną migracją powinny być rozwiązywane wspólnie również, ponieważ są one niejako skutkiem wydarzeń, które miały miejsce w ramach wspólnych działań. Dokładnie. I zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Zbigniew Stefanik, korespondent we Francji. Pięknie panu dziękujemy. Życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za oglądanie Telewizji Republika. Jutro rano o 7:00 zaczynamy Polskę na Dzień Dobry od mszy świętej. Potem Łukasz Jankowski z przeglądem prasy, więc koniecznie państwo nas oglądajcie.